Nasza ambicja to być narodowym operatorem cyfrowym, czyli tak jak dzisiaj poczta jest tym operatorem świadczącym podstawowe usługi pocztowe, to my wierzymy, że jesteśmy w stanie zrobić to również w tym nowym wirtualnym świecie, świecie elektronicznym. I to jest, trzeba powiedzieć, że to jest proces naturalny. Nie ma od tego odwrotu. Wiadomo, że kiedyś papier pójdzie w kąt, nasza korespondencja listowa, taka prywatna, systematycznie spada, więc jest kolejny krok. Przejście do epoki cyfrowej. My jako Polska Poczta Usługi Cyfrowe jesteśmy do tego gotowi. Mamy przygotowaną infrastrukturę, mamy przygotowany kompetentny zespół, który będzie mógł w stanie zrealizować tego typu usługi dla administracji. No i czekamy teraz na decyzje związane z, głównie decyzje prawne, które będą nam umożliwiły świadczenie tej usługi. Być może macie Państwo jakieś porównanie z innymi krajami, które już wprowadziły tego typu usługi. Jak społeczeństwo w całym swoim przekroju jest w stanie korzystać z tego typu usług? Pewnie należało to popatrzeć w różnych segmentach wiekowych i w różnych segmentach związanych z tym, gdzie kto i w jaki sposób używa. Jak patrzymy na pracowników korporacji, no to dzisiaj praktycznie całość to jest elektronika, to jest cyfryzacja. Jeżeli popatrzymy na obszary wiejskie albo na osoby starsze, no to wtedy oczywiście ten proces cyfryzacji jest może nie dużo wolniejszy, ale na pewno na innym poziomie. Należy natomiast zwrócić uwagę, że niezależnie od wieku, niezależnie od tego, gdzie kto mieszka, dzisiaj idziemy w tą stronę, a Poczta Polska jest takim narzędziem, taką instytucją, która jest w stanie być dobrym partnerem dla administracji w kontekście edukacji rynku i w kontekście również możliwości nauczania nowych ludzi tego, co dzisiaj, gdzie jest jakaś bariera. Jakby ta nasza hybrydowa sytuacja, kiedy mamy jednocześnie dostęp analogowy, dostęp ludzki w związku z tym, że możemy dotrzeć do praktycznie każdego obywatela kraju, ale również z tym ramieniem cyfrowym, to jest takie unikalne połączenie, które możemy zaoferować dla urzędów państwowych. Platforma Envelo to jest produkt naszych profesjonalistów, to my jesteśmy twórcą i my wyprodukowaliśmy tą platformę i na niej rozwijamy kolejne usługi. Także jest to wytwór polskiej myśli technicznej. Śmiem powiedzieć, że to jest coś, co jest na światowym poziomie. Możemy porównywać się z innymi instytucjami, takimi jak poczty w Czechach czy w krajach skandynawskich, gdzie tutaj nie mamy żadnych kompleksów.